Plan postępowania zawczas był osnuty. Bona postanowiła syna trzymać jak najdalej od żony. Nie dozwolić mu ani się z nią poznać lepiej, ani pokochać. Miłość dla Dżemmy służyć miała dla odparcia tej, której się obawiała. Znała bardzo dobrze syna, iż łatwy był do zajęcia się kobietami, że nowość dla niego stanowiła ponęta. Obawiała się więc Elżbiety, o której wiedziała, że była młodziuchną, najpiękniejszą z córek królowej Anny, bardzo starannie wychowaną i pełną uroku. Unosił się nad tym jej wdziękiem wielki znawca piękności Dantyszek, świadczyły przywożone portrety, które Bola rzucała precz z gniewem. Jeden z nich, przeznaczony dla syna, nie mogąc go odebrać, bona zakryła tak, aby nie miał go na oczach. Wybór dżemmy z pomiędzy mnogich dziewcząt Włoszek i Polek fraucymeru królowej dowodził bardzo trafnej znajomości serca ludzkiego. Włoszka była rozmarzona, rozkochana w istocie w królu i namiętnie mu oddana. Kochała go nie jako przyszłego mocarza i pana, ale jako młodego, pięknego chłopca, a nic tak nie przywiązuje jak miłość. Ani piękność, ani talent, ani żaden urok w świecie nie ma tej potęgi, jaką włada uczucie. Ono wywołuje wzajemność. Dżemma od lat wielu, dorastając, patrzała na królewiczek, na ideał. Rozmilowana w nim była daleko wcześniej niż on to spostrzegł, gdy jeszcze bawił się z Bianką i innymi dziewczętami, które w prędce rzucał dla coraz nowych. Dżemma nie miała ambicji, nie rachowała na żadną przyszłość, potrzebowała być kochaną. A potem? pytała ją szydersko Bianka. A potem? umrzeć? odpowiadała Dżemma, mężnie jej patrząc w oczy. Miłość tę swą pierwszą wzięła w loszka z pieśni, z poetów, z powieści, z własnego wreszcie serca i temperamentu. Bona ona może w tę namiętność nie wierzyła, bo wcale się jej nie lękala. A może było nastraszyć się, stąpiwszy w to serce, które patrzało w przyszłość, w śmierć, w męczarnie, nieustraszone niczym. Zygmunt August, za wcześnie zużytymi lostkami, które dla niego spowszedniały, w tym nowym przywiązaniu odżył i odmłodniał. Nie był to stosunek podobny do żadnego z poprzedzających, tak jak dżemma do żadnych z dziewcząt zapomnianych podobno nie była. Pomiędzy nimi z tym diademem miłości heroicznej na czole występowała jak królowa, nie kryła się, nie wstydziła, nie rachowała z niczym. August, też choć wystygły, chwilami przyniczył powracającą młodość. I miłość jego rosła razem z doznawanym szczęściem niespodziewanym. W początkach kwietnia nadzwyczajny ruch przygotowań zaprzątał całe miasto. Nie mówiono o niczym innym, nie widać było nic innego na tę gorączkę popisu, z jaką Kraków chciał wystąpić. Wiedziano dobrze, iż na Dworze Cesarskim zawiadomieni będą o przyjęciu królowej z najmniejszymi szczegółami. Szło o to, aby stolica polskiej monarcha, który tak wysoko stał w szacunku powszechnym, nie zostali upośledzeni. Nie mógł naówczas gród podwawelski iść w porównanie z Wiedniem, a nawet z Pragą, ale mieszczaństwo tutejsze uboższym od innych nie było i barbarzyńskim okazać się nie chciało. Tak samo magnaci i duchowni. Prawie wszyscy bez wyjątku wychowani i obeznani z obyczajem zagranicznym, z Włochami, Niemcami, Francją, mniej cywilizowanym nad innym narodem w obyczaju być nie chcieli. Może aż nadto też starano się o nadanie wjazdowi barwy obcej, a najmniej chciano go polskim uczynić. Z pocztów pańskich kilku zaledwie charakter miejscowy zachowało. Na ratuszu rozprawiano i rozglądano się w podarkach dla młodej królowej, gdyż miasto nie mogło się obejść bez nich, a ubogo się okazać wstyd było. Klejnotów ofiarować nie mogło. Zgodzono się na kosztowne, wyzłacane naczynia i misy, których robota więcej od kruszców wartą była. Pod skarbi sam je wybierał. Całe to tak żywe zajęcie Rozbijało się jak fale morskie o skalę, o wyrachowaną oziębłość bony. Nie chciała nic wiedzieć, choć o wszystkim była zawiadomioną. Udawała obojętną, głuchą i ślepą. Ilekroć przyszła do króla i trafiła tu na rozmowę o przygotowaniach, bo stary Zygmunt tak się nimi zajmował, że nawet suknię syna, jaką miał włożyć na powitanie żony, sam chciał oglądać. I rozkazała, aby była niemieckim krojem, choć August życzył sobie włoskiej. Ilekroć trafiła na taką rozmowę, bo ona rozpoczynała o czym innym, a spytana o zdanie zbywała je, potrząsając głową milczeniem. Zygmunt August, też aby się przypodobać matce, która mu teraz szczególną okazywała miłość, a może zajęty mocno dżemą, zachowywał się zimno. I obojętnie. W tym usposobieniu utrzymywał go przy boku będący Opaliński, który służył interesom Boni. Im bardziej zbliżał się czas naznaczony na przebicie królowej, tym Bona niepostrzeżenie starała się podsycać miłość ku dżemie i uczynić ją namiętną. Nie występowała czynnie, używała ku temu najrozmaitszych sprzymierzeńców, najczęściej takich, którzy sami może nie wiedzieli, iż narzędziem jej byli. Mieszkanie w stało się dla panien dworu, dla ochmistrzyń, obu prawie niedostępnym. August w każdej porze mógł tu przyjść, nie obawiając się spotkać z nikim. Dżemma wymykala się często wieczorami do pokojów młodego pana. Opaliński pilnował, aby się tu z nikim nie spotykał. Cóż dziwnego, że w młodej parze miłość ta dla Dżemmy pierwsza w życiu, dla króla najgorętsza z tych, jakie prześnił, dosięgła błogiego jakiegoś szału i zapomnienia. Z takim uczuciem w sercu, któż myśli o przyszłości, kto pamięta o jutrze. Gdy August smutniejszy czasem przychodził do matki, Bona tłumaczyła natychmiast smutek ten ożenieniem i pocieszała go zapewnieniami, że tę natrętną małżonkę potrafi trzymać z dala od niego. Panowie polscy dla swoich jakichś rachub mogli ci narzucić niemiłą małżonkę. Niechaj się nią nazywa, ale żyć się z nią nie masz obowiązku, a przywiązać się do chory, do ciągle zagrożonej, ciągle potrzebującej lików niepodobna. Szczęście możesz znaleźć gdzie indziej. Między Krakowem a Wiedniem trwała ciągle prawie korespondencja tycząca się ożenienia. Z obu stron pełna najuroczystszych zapewnień przyjaźni. Szczera ze strony starego Zygmunta, który w istocie Elżbietę, wnuczkę po bracie, kochał sercem ojcowskim. W Wiedniu jednak, przez tych, którzy do Krakowa jawnie i potajemnie dojeżdżali. Przez Herbersteina i innych wysłańców doskonale wiedziano, jak na dworze polskim rzeczy stoją. Cesarz i król ojciec nie wyobrażali sobie tylko, ażeby Zygmunt mógł względem żony być tak słabym i rachowali zbytnio na jego opiekę. Gdy to się działo w Krakowie, nieszczęśliwy Dudycz, o którym zupełnie zapomniano, Siedział na pokucie w wiśniczu. I byłby może tam pozostał, nie wiedzieć, jak długo, gdyby w końcu nie odważył się drukowanymi głoskami wystylizować najdziwaczniejszego listu do bonera o litość go prosząc. Pod skarwie w półżartem szepnął o tym staremu królowi i prosił go, aby spytał, Bono dworzeni na swego, a o powrót się dopomniał. Bonner dodał śmiejąc się, że zesłano Dudycza dlatego, aby milostkom Augusta nie był na przeszkodzie. Zygmunt, choć powierzchowność Dudycza nie zdawała mu się dla nikogo niebezpieczną, przy pierwszym spotkaniu zagadnął królowę odwożanina i dodał – jest mi potrzebny. Bona teraz dopiero go sobie przypomniała, a że wcale już się natręctwa z jego strony nie obawiała, Posłala do kmity, aby jej gońca na powrót z listem odprawił. Groziło już Petrkowi na tym wygnaniu, że się na piwie marszałkowskim mógł rozpić, bo nie mając nic do czynienia, zimnego i grzanego nadużywał. Gdy szczęściem, biały przyszedł do niego z wesołą nowiną, że dziś otrzyma list i do Krakowa powracać może. W godzinę niespełna Dudycz był gotowym. I w podróżnych sukniach poszedł do kimity z pożegnaniem i podziękowaniem za gościnne przyjęcie. Niebawem też ścisnąwszy rękę Białemu, który choć z niego drwił, ale się nim opiekował, był już Petrek na koniu i w drodze. Komu innemu może by to przetrzymanie w Wiśniczu i długie oddalenie od ulubionej z głowy ją i serca wyrugowało, bo się domyślał, że go od niej chcą odsunąć. Dudycz miał naturę upartą, a jego miłość cała w głowie mieszkała. Wlożka mu była potrzebną dla popisu przed światem, a że zdaniem jego żadna inna jej pod tym względem zastąpić nie mogła, trwał więc uparcie w zamiarze wzięcia jej w spadku po młodym królu. Roił zapewne, że Zygmunt August nim i żoną jego opiekować się będzie, a może nawet. Zrobi go żupnikiem. Wszystko to wzmagało jego upór i najmocniejsze postanowienie zabiegania, aby mu kto wolożki nie pochwycił. Jak teraz miał postępować, kogo się trzymać, czy bonera i króla, czy starej królowej, tego nie umiał rozwiązać jeszcze. Zaledwie powróciwszy do Krakowa, gdzie się czuł tak szczęśliwym, jakby się na nowo na świat narodził, pobiegł naprzód szukać któregoś z dworzan, dla rozpytania się, co się tu działo. Nikt prawie mówić z nim nie chciał, tak wszyscy byli zajęci, roznamiętnieni tym wjazdem, w którym mieli brać udział. Stawił się więc do bony z listem. Stara królowa nie przypuściła go nawet do swego oblicza. Listka zala oddać na ręce swojego kanclerza, a Dudycza odprawiła z niczym. Od niej pośpieszył do Zamechskiej, która na jego widok zalamala ręce. – Wróciłeś więc żyw! – zawolala. – Dzięki Bogu! – rzekł Dudycz. – Patrz, że daj pokój w loszce, aby cię za drugim razem dalej jeszcze nie zesłano. Petrek chudego wąsa podkręcił. – Wybili ci ją z głowy? – zapytała Zamechska. – Nie. – stanowczo odparł Dudycz. – Och, mistrzyni się przeżegnala. – Trwasz przy swoim? – Zawołała zdziwiona. Kiwnął głową Petrek. – Cóż myślisz? – To się okaże – rzekł po namyśle stary – Przybierając oblicze zagadkowe, o jedno, proszę miłość waszą, raczcie mi zachować laskę swą. Ja więcej w tę twoją niedorzeczną sprawę rąk nie umoczę, odezwała się zamechska. Nie dokażesz tu nic, a ja się mojej pani narażać nie myślę. Przystąpiła bliżej do Petrka i szepnęła: Król młody na zabój, rozkochany w niej, ona w nim. Gdzież tu dla ciebie jaka nadzieja? Żeni się, rzekł Dudycz. mistrzynię, ramionami ruszyła. To co? Zapytała. Niewymowny Petrek nie chciał się szerzej tłumaczyć. Pocałował ją w rękę i poszedł. Tegoż dnia dano mu w zamku zajęcie, bo teraz potrzebowano wielu ludzi, i nawet takie Dudycz. Mógł się zdać na coś. Rozumie się, że go do żadnego orszaku nie zaciągnięto, ale na pokojach powierzono pod komendę pacholenta i wyrostków posługujących. Część kredensów i sreber do dozoru.